Cześć wszystkim! Znowu Paweł 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, przygotowywałem się przed tą walką. Nie wiem, czy nadal mamy wszystkie potrzebne nam elementy układanki, ale spróbujemy. Elmo ma pierścień odporności na ogień, który blokuje pierwsze 15 punktów obrażeń. To jest nieźle. Nasz druid, zapamiętałem taki czar jak... ochrona przed energią. Ten czar blokuje ileś tam punktów obrażeń. Ma też odporność na energię, które tak, to łącznie niweluje ileś tam na poziom. Czyli na siódmym poziomie anti to by niwelowało 70 plus 84. Ale może lepsza jest opcja odporność na energię. Na siódmym poziomie ona niweluje pierwsze 20 punktów obrażeń z każdego ataku. Więc domyślam się, że to jest lepsza opcja. Zobaczmy jeszcze ich czary, czasy działania. Odporność na odporność na energię, czas działania 10 minut na pomoc. To jest wystarczająco długo. Problem jest taki, że nie mamy wystarczająco czasu, żeby nie mamy wystarczająco zaklęć, żeby rzucić to na każdego członka drużyny. Więc wybierzemy, kto to dostanie. Bo tak, duży problem jest taki, że nawet jeżeli rzucę na naszych frontowców odporność, to te salamandry, one fokusują się, skupiają kulę ognia na postaciach, które mają najmniej punktów życia, czyli na naszej tylnej linii, ją masakrują. Więc z tym jest problem. Spróbuję to obejść w najlepszy znany nam sposób, to znaczy mięso armatnie. Dobra. Anti, zwierzęcy towarzysz. Zastanawiam się, czy ten monstrualny szczur byłby lepszy. Zobaczmy. Zwierzęcy towarzysz, monstrualny szczur. To będzie pan Kunkum znowu. Czy mogę sprawdzić twoje statystyki? Nie mogę sprawdzić twoich statystyk. Zastanawiam się, czy monstrualny szczur ma odskok, który pozwala mu lepiej unikać kul ognistych. Nie mam pojęcia. W takim razie spróbujemy nadal z naszymi niedźwiedziami. Co było lepsze? Chyba czarny niedźwiedź był lepszy. Nie, brunatny jest lepszy, dobra. Więc towarzysz niedźwiedź brunatny. Jak sobie życzysz. To będzie... Natanek? Dobra. I poczekajcie jeszcze. Potrzebujemy trzecią osobę. I to będzie, żeby nie pomylić, Royant. Nie wiem, co byś wolał. Wilka, szakala. Stajesz może psa bojowego, Royant. Dobra. Nie jest coś, co... co musisz się czuć przywiązany, ale... Dobra, i tak. To będzie nasza... Będzie do nasze ofiary, które będą próbowały skupić na sobie ogień. Natomiast cała reszta drużyny... Tak... damy tą odporność na... Ona przed energią... Ogień... Jak sobie życzysz. Dla ciebie. I odporność... Ochrona przed energią... Ogień... Oczywiście. Dla ciebie. I spróbujemy jeszcze tak... Ochrona przed energią dla Lavosa. I dobra. Jeszcze Lavos rzuci oczywiście przyspieszenie. Natychmiast. Na wszystkich. Dobra, i jeszcze ty. Czy masz siłę?
A, chyba zdjąłem ci siłę byka. Dobra. W takim razie ty użyj potki. No i dobra. Nawos, podejdź. Resztę drużyny na razie schowamy za rogiem, bo nie jestem pewien, czy na pewno oni się na niej nie skupią. Dobra, ty użyj swojego pierścienia, żeby wziąć sobie niewidzialność. Dobra. Okej. Ochrona wam chyba przestała działać. Może nie, przyspieszenie chyba przestało działać. No cóż, trudno. Tobie chcę, żebyś użył ekwipunku. Oczywiście. Pierścień niewidzialności. Może już nie może tego użyć. Dobrze, to użyj pył znikania. Dobra. Podejdź tutaj najbliżej jak możesz. Żeby nam wyświetlić, co tutaj mamy. I dobra, i Lavos. Twoja najważniejsza rzecz, lodowa nawałnica. Przy okazji widzimy, oni tutaj wszyscy są. I ten czar pozwala nam ich zobaczyć. Więc dobra, użyj tego. I spierdzielaj. Ciekawe, czy ta kolumna cię zasłoni. Nie jestem pewien. Kurde, znowu pominąłem ruch, chociaż nie chciałem. Dobra, Elmo. Nie wiem, czy ta tarcza ci coś da. Dobra. Jestem prawie pewien, że tutaj też jacyś powstaną za chwilę. Dobra, ty poczekaj. A właśnie. Dobra, Soul. Barbarzyński show. I jedziemy. Jadymy. Ładnie. O, ładnie, super. Rzucili kulę ognia na Elmo i to właśnie chcieliśmy uzyskać. Nie chcemy, żeby rzucali kulę ognia naszą tylnią linię, która teraz w sumie zniknęła. Dobra, w jaki sposób Souls ściągnął 66 obrażeń siecznych? A, trafienie krytyczne. Fajnie, fajnie. Dobra. Wy tutaj nic nie róbcie. Dobra, salamandry to nasz największy problem. Z jakiegoś powodu rzuciły się na Funroka. Dobrze. Chociaż nie powinny go widzieć. Dobra. Jak sobie życzysz? Lodowa nawałnica. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy cię użyć. Oczywiście. Podejdziesz tutaj i spróbujesz rzucić tą lodową nawałnicę. Dobra. Co do ciebie, Lavos, chcemy spróbować również śmierdzącą Dobrze. Chmurę. To by się bardzo przydało. Chyba to nie zadziałało. Dobra. Wycofaj się na Lavos. Funrok. Ta salamandra się na ciebie rzuci, to nie będziesz miał dobrego dnia. Postaraj się wycofać. Oczywiście. Dobra, Elmo. Do boju. Dobra. Zero PW, niedobrze. Soul. Dobra, dalej czekajcie. Dobra, na nich sobie możecie rzucać kulę ognia, to nas nie boli.
A, nie. Tutaj nam rzucili. A, kurde. Prawie nas to zabiło. Musimy jeszcze dalej wycofać ich. Budowa nawałnica. Dlaczego tego nie możesz rzucić? Nie wiem. Jak sobie życzysz? Brala wos. Tak jest. Uciekajcie dalej. Funrock. Może jesteś w stanie coś zrobić przydatnego. Wierzę w ciebie. Oczywiście. Ładnie. Stracił przytomność. Super. Elmo. Do boju. Wy natomiast cofnijcie się dalej. Okej, zwierzątka z jakiegoś powodu postanowiły nic nie robić. Natychmiast. Trochę szkoda. Dobra, ty się podlecz. Natychmiast. Wszelki wypadek, gdyby jakaś kolejna kula ognia z jakiegoś powodu była w stanie cię dosięgnąć. Dobra, tym razem... Okej, na niedźwiedzia rzucił. Właśnie po to przywołaliśmy ich tutaj, więc... Więc super. Dobra, Anti. Tak jest. Spróbujmy jeszcze raz z tobą rzucić tą zamieć. Okej, masz już ją rzuconą. Nie wiem dlaczego. W każdym razie może się nam przydać więcej stworzonek. Okej, więc to sprawdzimy później. Dobra, spróbuj oczywiście któregoś zadźgać. Super. Elmo. Dobra. Dobra, ty zadajesz obrażenia, po prostu oni mają tarczę ognia, która powinna normalnie zadawać obrażenia z powrotem, ale ponieważ oni mają wszyscy ochronę przed ogniem, to nic im nie robi. Dobra, dobrze. Ściągnijmy ich najpierw tutaj. Wy dalej nic nie róbcie. Co się stanie, jeżeli przywołamy żywiołaka wody tutaj? Oczywiście. Zobaczymy. Dobra, Lavos. Ty rzuciłeś śmierdzącą chmurę? Ty rzuciłeś, ale z jakiegoś powodu nie możesz jej przerwać. Dobra, nieważne. Dobra, Unrock, pokaż nam, co się tutaj znajduje. Dobra. Podejdziemy tutaj. Mugox, ty masz połowę życia, nie ryzykuj. Ruszam. Nie wiem, czy ta chmura dalej działa, czy nie. Przekonamy się niedługo. Dobra, Anti, zostań tam na wszelki wypadek. Wygląda na to, że ciebie ignorują z jakiegoś powodu. Okej, dobra. Unrock. Na razie zostań tutaj. Dobra. Okej, nie zauważyłem, że tutaj jest jeszcze jeden gość. Dobrze. Zdejmijmy go. Dobra. Z jakiegoś powodu średni żywiołak wody postanowił, że nic nie będzie robił. Przykro. Oczywiście. Okej. Dobra.
jak rozkażesz. Zostań sobie tutaj. Poważni ludzie się zajmą tym. Tak jest. Ładnie, nie mają za dużo punktów życia, więc jak już pozbyliśmy ich opcji, nazwijmy to ofensywnych, to już nie stanowią chyba problemu. Dobra. Ekstra. Jedna zdjęta. Jak rozkażesz. Dobra. Aura przestała działać. Dobra. No to zaszlachtujmy ją. Dobra, to poszło w niedźwiedzia, tak, to poszło we wszystkich naszych, tak, te animacje kuli ognia nie są, nie pokazują, gdzie rzeczywiście poszła. Dobra, nie, widzę, że niedźwiedź oberwał i poza tym pies bojowy, więc dobra, więc nasze zwierzaki spełniły swoją rolę. Odciągały ataki. Dobrze. Sobie poczekaj tam. Dobra. Tak jest. Dobra, zaczęłaś otrzymywać obrażenia od żywiołów. Nie aż ktoś ci zadał. Nie wiem w sumie. Powinieneś nadal mieć ochronę przed 20 punktami, ale. Ale może po prostu aż przewyższył 20 punktów obrażeń. Nie jestem pewien. I tak zaraz zginie. Dobra. Prawda. Ekstra. 630 punktów doświadczenia. Dobra. To jest to ogólnie. Była chyba jedna z trudniejszych walek. Nazwijmy to. W okolicy. Dobra. Natychmiast. Leczmy sobie psa bojowego. Niedźwiedzia też możemy sobie uleczyć, skoro przeżył. Dobrze. No i dobra. Zobaczmy teraz, co możemy złupić. Lamandry nie miały nic. Dobra, zobaczmy, co ten gość miał. On chyba miał coś ciekawego. Ruszam! Natychmiast! Magiczna zbroja folgowa. Jestem nadmiernie obciążony! Magiczna lina. Skórzane buty, purpurowa szata, magiczny długi miecz. Przyjrzymy to sobie. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Dobra. A przy okazji, tamta zbroja, którą znaleźliśmy, magiczna zbroja płytowa, ją zidentyfikowałem, ona była plus 1. Zatrzymałem sobie w skrzyni w domu. Coś tam jeszcze w sumie, były jakieś magiczne przedmioty, ale większość z nich posprzedawałem. Tyle, jeżeli chodzi o to. Dobra, za chwilę się jeszcze przyjrzymy tym przedmiotom. Oczywiście. Znaleziono pułapkę. Oczywiście.
Super, unieszkodliwiona, otwieranie Oczywiście. Zamków. Niepowodzenie. ST-35. Okej, okay. A jeżeli Bart ci zainspiruje cię? Ruszam. Oczywiście. To tylko plus 2 ci dało. Moglibyśmy dostać plus 2 dodatkowe. Gdybyśmy zwiększyli tobie zręczność, ale nie mamy żadnych czarów od tego. Natychmiast. No cóż, dobra. Wygląda na to, że nie zajrzymy do tego kufra póki co. Myślałbym się, że powinien być może jakiś klucz, który by go otworzył, ale... Ruszam! Ten gość nic nie ma. A innych wyznawców ognia już chyba pomordowaliśmy. Cóż... Dobra, Lavos. Różdżki, różdżka identyfikacji. Oczywiście. Lina oplątania. To jest długi miecz płomienia plus 1. Niestety nikt tu nas za bardzo nie walczy długimi mieczami. Się zastanawiam, komu mógłbym to dać. Mógłbym to ewentualnie dać Elmo. Nie jest to pisane za bardzo, jak duże obrażenia zadaje to. No nie wiem, spróbujmy. Damy to przez jakiś czas Elmo. Mam za dużo bagaży. Mam za dużo bagaży. Atalina. Mam zbyt ciężki ekwipunek. Domyślam się, że pozwala rzucać oplątania, co? Z boską wolą. Nie udało się użyć. Nie ma miejsca. W takim razie nie mam najmniejszego pojęcia, do czego to służy. Można tego użyć, ani ten. Czy to jakiś przedmiot questowy? Możliwe, że to jakiś przedmiot questowy jest. Ale my ignorujemy quest. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie papramy się ze złączeńcami. Dobra, zanim pójdziemy dalej, może troszkę się podleczmy. Da się zrobić. Dobrze. Natychmiast. No i dobra. Myślałem, że pójdzie trudniej. No, ale w sumie poszło dosyć gładko. Szkoda, że nasze zwierzątka postanowiły się poblokować, ale cóż, trudno. Okej, mamy drzwi. O, może o tych drzwiach mówił, kiedy on mówił, że jacyś jego mistrz jest za tymi drzwiami. Natychmiast! Może mówił, może nie. Bronie dziadku, szkoda, że nam nie pokazujesz. A, mógł rzeczywiście mówić. Bo za tymi drzwiami rzeczywiście tam się idzie do jego mistrza. Do usług. Dobrze. No dobra. Przepływ odwagi. Elmo, co my tu mamy? Tylko parę orklinów. Dobra, ładuj się do środka. Natychmiast. Lavos, nie będziemy marnować czarów na nich. Tak jest. Anti. Tak jest.
choć swoją stał się swoją lepszą połówką, czy raczej zamiana w Fursonę. Tak to się chyba nazywa. A, no dobra, ten niedźwiedź zadał jakieś obrażenia. Nieźle. Zwyczaj od tych naszych towarzyszy mam troszkę mniejsze oczekiwania w kwestii bycia przydatnym. Dobra. Okej, złe bronie znowu dałem, Elmo. Dobrze. Tak jest. A nie, znowu się skupił na lawosie czy coś? O nie. Nie nalewał się, ale oczywiście. Jest irytujące, jak oni ignorują kompletnie wszystkie strefy kontroli. Żadne ataki okazyjne nie trafiają i oni sobie po prostu przechodzą i atakują kogo chcą. Dobra, Elmo, dajmy ci to, co miałem na myśli, czyli tak. Jak rozkażesz. A? To tyle, co? To jest jeszcze jakiś pokój, którego nie zbadaliśmy. Dobrze. Cóż taka piękna i uczciwa istota robi w tym plugawym przybytku bólu i występku? Oczyszczę tę świątynię ze zła. Kim jesteś? Interesujemy się tym miejscem, gdyż po upadku świątyni Ajus w swej dobroci i powszechnie znanej łaskawości umieścił tu tę bezpieczną przystań, aby wrogowie świątyni mogli schronić się i zyskać wsparcie w walce ze wspólnymi wrogami. Jakie konkretnie wsparcie? A teraz, sługi dobra, umieśćcie wszystkie swe bronie, święte symbole, przedmioty i zioła magiczne oraz srebrne rzeczy przed tym kryształem, oknem sfer korzystnych, i opuśćcie to pomieszczenie przez zachodnie wrota. I co potem? Policzcie do 77 i nie wracajcie wcześniej, gdyż przeszyjemy wasze przedmioty promieniem sprawiedliwej mocy. Rozpłatałby on każdego śmiertelnika. Atle, co z ekwipunkiem? Wszystkie przedmioty staną się skuteczniejsze o 1. Doładowane o 7 lub w inny sposób staną się dwukrotnie skuteczniejsze. Ich nowa moc będzie jednak obowiązywać jedynie przez 7 godzin. A więc ja też mu... A mogę ja też później przynieść? Wiesz się, musimy działać teraz. Nasz czas się kończy. Możemy skorzystać z naszych wspaniałych mocy jedynie raz na 7 dni. Brzmi trochę podejrzanie. Zobaczmy. Sekretne drzwi. Wilkołaki znajdowały się za tym. Z boską wolą. Dobrze. Dlatego chciały, żeby usunąć wszystkie srebrne przedmioty. W tym razie może na nie się przyda te, przydają te srebrne strzały. Rap, psie bojowy, ruszaj! Psie bojowy... Wybacz. Zapomniałem już nazwy. Royant. Dobra. Da się zrobić. Natychmiast. Aż podejść jakoś dobrze. Bliżej. Dobra. Tak jest. 0 PW. Okej. Niedźwiedź znowu padł. Oczywiście. Dobra, Elmo. Pytanie, czy twój dobra. Miecz ognia będzie zaradzi na ich odporność na obrażenia. Tak jest. Pan Kunkun rusza do ataku. O nie. Niedźwiedź nam umarł. Pan Natanek nam umarł znowu. Co za niefart. Jak sobie życzysz. Będziemy cię bardzo długo opłakiwać.
i mile wspominać. Dobra, Mugo. Mugo, co się wydarzyło? 6, 4, 1. Dobre rzuty. Mugo wraca do normy, do formy. Dobra. Ja mogę się doczekać, aż... Nie mogę się doczekać, aż będziemy mieli z powrotem... Tak, strzelanie z bliska. Rapan Kunkun. Ciekawe, że aż dwa ciosy był w stanie wytrzymać. Dobra. Dobra. Elmo trafi obrażenia, otrzymuje wilkołak. Zero obrażeń. Zmniejszenie obrażeń, 10 srebro. Coś, co nie jest srebrne, ma zmniejszenie o 10, wygląda na to. Natychmiast. Dobra, wszyscy nasi towarzysze pomarli. No im długo nie zajęło. Długo liczymy na ciebie, masz srebrne strzały. Dobra, anti obrywa. Mugo, 3. 10. KP 29? Serio? Okej. Tak jest. Skoro tak się chce ubawić... Jak sobie życzysz? Skaleczenia. To może trochę potrwać. Dobrze. Dobrze. Pan Kunku chyba się nie obrazi, już nie żyje. Oczywiście. Jeden PW. Dobra, Elmo, liczymy na ciebie. Dobra. Będzie trudna walka. Chyba będę musiał do niej wrócić i się lepiej przygotować, jeżeli tak to ma wyglądać. Jak sobie życzysz. Mugo, 13. KP 29, to naprawdę dużo. Coś możemy im jeszcze zrobić? Jak sobie życzysz. Możemy rzucić błyskawice, ale to zrani bardziej naszych. Dobrze. Możemy ich przerazić. Oczywiście. Dobrze. Dobra, jednego udało nam się przerazić. Dobre i to. Uruchomienie nic nie da. Może uda nam się tamtego przewrócić. Dobra, przeczytałem, Mugok, twój komentarz na temat podmienienia głosu tego efektu, ale niestety narzędzia do modowania tej gry są na forum, którego rejestracja jest ograniczona. I spróbowałem się zarejestrować, ale administrator musi zatwierdzić, zanim będę mógł ściągnąć narzędzia do modowania tej gry i spróbować cokolwiek z tym zrobić. Dobra. Natychmiast! A Mugo... Może tak, skoro ty masz takie dobre KP, to wyłączmy te wszystkie rzeczy. Z boską wolą. Dobra, anti. Masz jeszcze jakieś leczenia zostały? Musimy zobaczyć.
Jak sobie życzysz. Pięćdziesiąt wyobrażeń, dopiero rany. Jest problem. Anti może zginąć. To nie za bardzo możemy mu pomóc. Możemy racę strzelić? Tak, to niewiele pomoże. Dobra, anti. Tak, magia w defensywie. I spróbuj się uleczyć. Jak sobie życzysz. Magia w defensywie nie powinna powodować ataków okazyjnych. Dobra. Elmo. Zmienię ekwipunek w ten sposób i tak próbuj walczyć, skoro sztylet i tak nie zadaje obrażeń. Soul. Barbarzyński szał. Ponadto potężny atak. Dajmy 5, powiedzmy. Będziesz rzadziej trafiał, ale przynajmniej jak już trafisz, to zadasz jakieś sensowne obrażenia. Do usług. Dobra, Mugo. 10. Dobra. Potrzebujemy więcej magicznych pocisków. Poważne rany przynajmniej teraz już się zadziały. Tyfun Rok, nic nie zrobisz. Dobra, ta śliskość nic się nie przyda. Oni mają plus 12 na... Plus 12 na refleks. Rzucić korową skórę na siebie. Nie wiem, czy ci to pomoże. O nie, Elmo. Dobrze. Do usług. Przynajmniej może jednego w końcu zdejmiemy. Okej, nadal się rzucili na Elmo, to niedobrze. Jak sobie życzysz. Nadal żyje dziad. Dobra, Funrok, tam nie wchodź, bo... zginiesz. Dobrze. Tak jest. Możemy takich dobić? Nadal śmierć blisko. 122 punkty życia. Jak ty się ruszysz, to prawdopodobnie zginiesz od ataków okazyjnych. Tak jest. Proszę was. Chcemy dobić tego. Dobra. Kilka magicznych pocisków. Dobra, w końcu nie żyje. Jeden. Unrok, poczekaj jeszcze. Tak jest. Możesz jakoś podejść. Tak się zrobić. Tak jest. Żeby go widzieć. Dobrze. Dobra. Anti. Nie widzę, jak daleko jesteś od Elmo, ale chyba przestali atakować Elmo, mam nadzieję. Dobrze. Zero pewną gombra, tego się mogło, można było spodziewać. Ruszam. Elmo dalej umiera.
boską wolą. Więc jednak przydałoby się go uleczyć. A przynajmniej ustabilizować. Jak sobie życzysz. Dobra, widzisz wilkołaka, super. Tak jest. Spróbuj go trafić. Chybiłeś, szkoda. Dobra, Fun Rock. Oczywiście. Pomóż swoim kolegom. Ty za bardzo nie masz nic do zrobienia. Anti. Możesz użyć leczenie krytycznych ran. Nie możesz, bo jesteś w formie niedźwiedzia. Jak sobie życzysz. Dobra. Elmo przynajmniej już nie umiera. A teraz na Sola się rzucili. Natychmiast. Z boską wolą. Dobra, tylko jeżeli Mulok będzie częściej trafiał, to jesteśmy w stanie to wygrać. Jak sobie życzysz. Może jest szansa, że on będzie miał mniejsze. Jest szansa może, że on będzie miał mniejsze ten. Mniej życia niż jego koledzy. To było bardzo przydatne. Nic więcej za bardzo nie jesteś w stanie zrobić. Sol ginie. Ale Sol może się uleczyć. Jak sobie życzysz. Niedobrze, niedobrze. Rok nie trafia. Z plus 8 trafić 2 KP 25 będzie ciężko. Dobra, czy ty możesz podleczyć Soula? Przydałoby się. Tak jest. Otoczmy go ze wszystkich stron. Czy nie chciałem przywołać nietoperza. Dobrze. Myślałem, że to niedźwiedź. Natychmiast. Dobra. Dobra, śmierć blisko. Ten ma chyba mniej hapeków niż jego kolega. Oczywiście. Więc powinniśmy to przeżyć. Dobra, ty dalej. Skończyły ci się wszelkie leczenia. Nie przewidziałem tego. Soul. Ruszam. Każ na co cię stać? Nie. Kontra KP 25. Blisko było, prawie. Dobra. Prędzej czy później go trafimy czymś. Jak nie, to Lavos go będzie mordował w różdżku magicznych pocisków. Nie, on też ma 120 punktów życia, więc miałem płonne nadzieje, że jego zabijemy szybciej. Okej. Dobra. Użyj jeszcze raz tej potki.
Natychmiast. No, w końcu jakiś krytyk. Fuh. No dobra. Było ciężko. Ale to wszystko głównie przez ich duże KP. Ale mamy jakąś nagrodę. Ciebie nie chcę, nietoperzu. Oczywiście. Kufar wilkołaka. Magiczny zwój. Okej. Okay. Co to za zwój? Dobrze. Zwój sprężystej kuli Otiluka. Czy jest coś, co możesz skopiować? O, możesz. Tak jest. Super. Dobra, na który to jest poziom? Czwarty, więc nawet mógłbyś użyć. Pytanie, co to robi? Czary, czary, czary. Czarownik. Czarodziej, poziom czwarty. Sprężysta kula. Błyszcząca kula otoczyła istotę, jeżeli jest ona na tyle mała, by się w niej zmieścić i zamyka ofiarę na czas działania czaru. Kuli nie można uszkodzić w żaden sposób poza rozproszeniem magii, które może ją zniszczyć, nie czyniąc szkody w więzionej istocie. Przez kulę nic nie może przejść, ale można ją przesuwać. Brzmi raczej bezużytecznie. Dobra, to jeszcze pytanie, czy te wilkołaki miały coś przy sobie? Pan Kunkun na pewno nie miał. O nie!